Wiecie co, tak sobie poczytałem te wasze komentarze, no i chyba macie rację. Nie powinienem podnosić progu do 50 zł, bo to byłaby już gruba przesada, ale mam pomysł, co zrobić, żeby hejterom utrzeć nocha. Nie będę podnosił progu, ale znowu zrobię moderowane donate. Znowu będę sam sobie wybierał, jakie donaty mają być wyświetlane. Próg 20 zł zostanie, a może jak mi się zachce, to obniżę do 10, może do 5, a może do magicznych 2 zł. Zobaczymy. W każdym razie nie pozwolę więcej obrażać mojej rodziny. Nie pozwolę. To nie jest tak, że ja zarabiam na swoim nękaniu, na swojej krzywdzie, na obrażeniu mojej rodziny. To nie jest tak. Po prostu hejterzy wykorzystali szansę, którą im dałem. Krytykowali, że ach, Ułomek moderuje donaty, jaki tchórz. Albo, że nie ma odwagi, boi się krytyki, jest wobec siebie bezkrytyczny. Ma takie ego, że aż wypierdolone w kosmos. To nieprawda. Dałem im szansę, zrobiłem im donaty bez moderacji. Nawet obniżyłem próg z 20 do 2 zł, ale nie potrafią tego docenić, uszanować i wykorzystali szansę, żeby publicznie jeździć po mojej mamie. Nazywają ją od najgorszych. Było mi przykro to słuchać, to czytać, tym bardziej, że to było publicznie na wizji. Chyba w szczytowym momencie tam ponad 130, 150 chyba osób było, 148, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy to jest faktycznie tak, że 148 osób siedzi, każdy przy osobnym komputerze, laptopie, telefonie. Nie wiem, jak to jest. Jakiś tam ten dziwny algorytm YouTube'a. Ale bynajmniej więcej nie pozwolę tak wyzywać, obrażać mojej rodziny. Za to, co robicie Krillanowi, live'y będą kontrolowane.